strasznie wieje, ale myślę, że coś się uda sfilmować, bo nie pada. Dobra, zaczynamy od tej BMW-ki. 2015. Cenę widać. Zobaczymy w środku. Czerwona skóra. No nie wiem jaki silnik, ale to się mogę dowiedzieć. Następny proszę, Volvo S60. Też ładniutkie. No to są drogie auta, ale są ładne, nie? To jeszcze coś świeżego. To warto tu pojawić. Sam swoje auto tu kupiłem, także godny polecenia dealer. Tutaj już druga strona, ale to już na następny dzień. Zrobimy drugą stronę, zrobimy tutaj. Naprawdę jest dużo. Tego bardzo nie ma. Hyundai 2016. Ładniutki, zobaczymy co, taki kolor trochę inny. Zobaczymy co tam w środku. W automacie telewizorek, jak pan Krzysztof mówi, zresztą pozdrawiam pana Krzysztofa Zaremskiego. Panie Krzysztofie, jak ktoś by chciał z prawej strony coś, to zapraszam. A przede wszystkim pozdrawiam serdecznie z Anglii, dokładnie z Southampton. Idziemy dalej. Od wyboru do koloru. Nie będę omawiał każdego auta, to byłoby za długo na pewno. Ale aby to komuś się spodobało coś, to mogę to wrócić, ewentualnie dogadać temat. Tu mam ładną piąteczkę 530i 2017, zobaczymy jaka cena. Tak trochę słabo widać. To jest M pakiet. Nie M Sport, tylko M pakiet. No ale 33 tysiące funta. No to nie jest tanio, nie? Idziemy dalej. Mówię, aut jest dużo, tylko że zależy to co chce, no wiadomo, dobre auto trzeba lepiej zapłacić. Mówię, około 100 samochodów, może trochę więcej. Thank you.
zobaczymy z tej strony. Sprzedawca pojechał. Także nie ma problemu z filmowaniem. Mogłeś sobie przyjeżdżać w każdej chwili. Tu trzeba było klucze, to też klucze. Jutro pójdziemy na drugą stronę. Sfilmuję coś, może będzie tańszego z tamtej strony.